dois, siostra Karla, mają teraz temat przykry. Dobrze wyszedł z lotu, czujnie. Świetnie już prawie dogonił Litla, ale świetnie również biegnący przed Frederiksem Marlon Devonish. Ale Litl po łuku pobiegł dobrze, dopiero teraz urwać. Świetnie obiegł. Będzie, będzie po prostu w finale, proszę Państwa, i będzie, będzie rekord Polski. 19.84, świetny wynik Francisa Obiquelu, poniżej 20 sekund. Będzie rekord Polski. W formie i będzie chyba właśnie rekord Polski. 20-24, 20 lat temu w Wysokogórskim Meksyku podczas uniwersjady Leszek Dunecki, będąc drugi za Pietro Meneo w tym fenomenalnym biegu, gdzie Pietro Meneo ustanowił wtedy rekord światy, pobity dopiero przez Michaela Johnsona. W roku olimpijskim na 1966 Menea biegał 1972. Niewiarygodnie szybki bieg i fenomenalna postawa Polaka. I fenomenalny rekord Polski 19.98. Jest historia jakaś. Poniżej 20 sekund Polak schodzi na 200 metrów. Wczoraj poniżej 45 Tomasz Czubak, 44.62.